Zakres działalności obrony cywilnej jest bardzo szeroki. Potrzebna jest ona nie tylko w czasie działań wojennych, ale również, a może przede wszystkim, w czasie pokoju w wypadku klęsk żywiołowych. 1 grudnia w gminie Siedlec odbyły się wojewódzkie ćwiczenia obrony cywilnej. O podsumowanie tych ćwiczeń poprosiliśmy wójta gminy Siedlec, pana Stanisława Piosika. Kto był organizatorem ćwiczeń obrony cywilnej? W dniach od 21 do 2 grudnia bieżącego roku na terenie województwa zielonogórskiego, zgodnie z wytycznymi i założeniami wojewody zielonogórskiego jako szefa obrony cywilnej województwa, zostały przeprowadzone ćwiczenia obronne, w którym oczywiście gmina Siedlec również brała udział. Ten udział polegał na tym, że były pokazane trzy elementy, a mianowicie w jaki sposób można ochronić płody rolne i pasze gospodarskie oraz w jaki sposób następuje punkt zabiegów weterynaryjnych. Na czym te ćwiczenia polegały? Ćwiczenia te miały za zadanie przede wszystkim pokazać ludziom w razie, nie daj Boże, jakiegoś nieszczęścia, jakichkolwiek środków, które by w tym czasie zapanowały, w jaki sposób należy chronić nie tylko zwierzęta, ale przede wszystkim po prostu ludzi. Były to pokazy praktyczne, gdzie można było sprawdzić, jakimi metodami można przeprowadzić tą sytuację, która została w tym danym dniu oczywiście założona. Kto finansował ćwiczenia? Ćwiczenia wojewódzkie zostały finansowane przez Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej, gdzie z terenu całego województwa przyjechali różni przedstawiciele, a mianowicie wójtowie i burmistrzowie poszczególnych miast oraz przedstawiciele władz wojewódzkich z wicewojewodą zielonogórskim panem Suchowackim, z szefem Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej, dalej można powiedzieć szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, z przedstawicielem szefa obrony cywilnej kraju, który był między innymi był nie organizatorem, tylko po prostu patrzył, jak przebiega całe ćwiczenie na terenie województwa zielonogórskiego. Byli również przedstawiciele wojewódzkich inspektoratów obrony cywilnej z różnych miejscowości, z różnych województw. Z dość dużej liczby gości wynika, że w Siedlcu ćwiczenia nie były jakimiś jednostkowymi ćwiczeniami, tylko szczególnie. To znaczy myśmy tylko pewien element ćwiczyli, natomiast w tych ćwiczeniach brał udział nie tylko sam Siedlec, ale między innymi Siedlec, tutaj w Olsztyn, który organizował pierwszy punkt pomocy medycznej na bazie szkoły podstawowej, przepraszam, technikum rolniczego w Powodowie w Sali oraz inne miejscowości, takie jak Zielona Góra, Żary i Żagań. Czy w przyszłości również będą organizowane takie ćwiczenia? To znaczy z wypowiedzi moich kolegów, którzy uczestniczyli w tych ćwiczeniach obrony cywilnej na terenie województwa zielonogórskiego, konkretnie w gminie Siedlec, chcieliby, żeby takie ćwiczenia powtórzyły się również, jak będą organizowane na terenie gminy Siedlec. Słuchajcie, jakbyście mieli nosze, mogłoby zaświrować, nie? Jak pomyśli, jeszcze nie ustawiamy, to na nosze go najdzie. Kto przeprowadzał poszczególne ćwiczenia? Jeśli chodzi o ćwiczenia, które były zorganizowane na terenie gminy Siedlec i Wolsztyn, tak tu na zdjęciu w tej chwili mamy, jest to pierwszy punkt pomocy medycznej, który został zorganizowany przez dyrektora ZOZ-u, przez sekcję po prostu wolsztyńską na bazie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Powodowie. Jest to faktycznie pierwszy punkt pomocy medycznej dla całego rejonu, nie tylko dla Wolsztyna, ale również i dla Siedlca, Zbąszynia, Zbąszynka i Babimostu. W razie stwierdzonych nieprawidłowości, to kierujemy w pierwszej kolejności tych wszystkich ludzi poszkodowanych do pierwszego punktu pomocy medycznej, a stamtąd, jeżeli jest taka potrzeba, kierujemy ich bezpośrednio do szpitala. Jeśli chodzi o dalsze ćwiczenia, to były one przeprowadzone na bazie gospodarstw indywidualnych rolników, między innymi w Nieboży przez pana Piątka, gdzie pokazane były zabezpieczenie budynków, a mianowicie ochrona zwierząt i pasz gospodarskich. Inny pokaz był zorganizowany na terenie
wsi Chobienice u rolnika indywidualnego pana Andrysa, gdzie również pokazane było mniejsze gospodarstwo, które bazuje tylko i wyłącznie na swoich własnych paszach, a mianowicie również ochrona zwierząt gospodarskich i pasz. Natomiast trzeci pokaz był zorganizowany poza terenem miejscowości Belęcin, gdzie był ten punkt weterynaryjny bezpośrednio wykonywany przez pracowników rolniczej spółdzielni produkcyjnej i tam pokazane było, w jaki sposób należy przeprowadzić punkt zabiegów weterynaryjnych różnych zwierząt gospodarskich, jakie są na terenie gminy Siedlec. Jak pan uważa, czy na podstawie tych ćwiczeń nasza obrona cywilna jest przygotowana w razie jakiegoś wypadków wojennych? Proszę pana, chcę powiedzieć, że była bardzo duża dyscyplina, jeśli chodzi o same ćwiczenia i samych ludzi, ponieważ myśmy mieli różnego rodzaju podgrywki, gdzie na podstawie tylko dokumentu żeśmy ćwiczyli i chcę powiedzieć, że ludzie przeszli po prostu prawdziwy egzamin. Myślę, że gdyby, nie daj Boże, doszło do takiej sytuacji, to ludzie jeszcze potrafiliby bardziej się skupić na wykonywaniu poszczególnych czynności. Chcę powiedzieć, że cała akcja polega na tym, od szybkości wydanych decyzji i zarządzeń, co należy zrobić, jak chronić się przed różnego rodzaju skażeniami, czy sytuacją, jaką zaistnieje na terenie danej gminy. Miejmy nadzieję jednak, że nasza obrona cywilna nie będzie musiała działać. Ja też bym chciał, żeby nigdy do tego po prostu nie doszło, abyśmy mogli tylko ćwiczyć na podstawie dokumentów i fikcyjnych założeń, które w tych ćwiczeniach po prostu były. Dziękuję bardzo. Dziękuję.